Hej czołem, dzisiaj ciekawy temat. Pomówimy sobie o nowoczesnym niewolnictwie, czyli o tym, jak politycy nas dymają. Tak można to grzecznie i ładnie powiedzieć. Dlaczego taki temat? Ponieważ pod ostatnim filmem powiedziałem, że politycy pracują dla nas. My im płacimy i oni powinni wykonywać nasze polecenia dla naszego dobra. No i niektórzy powiedzieli tak: ty, Powałka, jak ty płacisz politykom? Jakie my? Ty nie płacisz, ty przecież bierzesz emeryturę. To my tobie płacimy i politykom też płacimy, więc ty nie masz prawa mówić, że ty komuś płacisz, że ty płacisz politykom za wykonywanie poleceń, za to. Także nie ty, ty jesteś pasożytem, który bierze emeryturę. W wieku 38 lat w tym roku skończę. I będziesz tą emeryturę brał, jak ci zdrowie dopisze, przez około 40 lat, nie? Skandal jak nie wiem, ty pasożycie jeden, jak śmiesz mówić, że ty cokolwiek płacisz politykom? No, dlatego tutaj pewne rzeczy sobie wyjaśnimy dla tych, którzy troszkę nie są obeznani, jak funkcjonuje aktualnie niewolnictwo w Polsce. Dlatego temat nowoczesne niewolnictwo. I sami sobie odpowiecie na pytanie, czy to, co aktualnie jest w Polsce, to jak pracujecie, pracujemy, czy to nie jest niewolnictwo, czy to nie jest dymanie nas przez polityków, a my oczywiście nadal głosujemy na to samo ścierwo i przytakujemy grzecznie, że jest ładnie, pięknie. Ale zahaczymy sobie również, no dobra, może nie tak, może po kolei, nie będę już zdradzał, o co sobie też zahaczymy, ponieważ tematy wojskowe też tu będą, oczywiście ze swojego doświadczenia będę wszystko mówił, że, więc tak. Ja przede wszystkim, będąc w wojsku, w służbie czynnej, również cały czas prowadziłem firmę, nie? Także tutaj już ten zarzut, że jestem pasożytem, chociaż nawet jakbym nie prowadził tej firmy, jakbym teraz nawet firmy nie prowadził, nie dorzucał składek się, no to i tak nie uważałbym się za pasożyta, żaden emeryt nie jest pasożytem, to po prostu była umowa między państwem a żołnierzem. I umowa jest taka, że możesz odejść po 15 latach na emeryturę, a my będziemy tę emeryturę do końca życia ci wypłacać w takiej a takiej kwocie. Jeżeli tego by nie było i a po co, no to może byśmy zrobili tak, że nie będziemy ci płacili emerytury, ale na przykład będziesz służył przez 15 lat i będziesz dostawał wynagrodzenie w wysokości na przykład 20 tysięcy złotych. Ale bez emerytury. No niech państwo da wybór, tak? A nie, tak zrobiliśmy, a później będziemy cię nazywać pasożytem, że ty bierzesz emeryturę. Nie. To ja odsłużyłem to, co dostałem i to, co dostaję. Taka była umowa z państwem. Także, no sorry, niektórzy mają gorsze umowy, bo wiadomo, pracują za jakąś tam najniższą stawkę, a później dostaną jakąś głodową emeryturę. No taka jest umowa z państwem, taka jest. Te umowy teraz z wojskiem się pozmieniały oczywiście, żołnierze muszą pracować dłużej, no już nie wchodźmy w szczegóły, aczkolwiek po 15 latach już niestety nie ma tych umów, a wojsko jest na tyle atrakcyjne, że ludzie przychodzą. Ale lecimy od początku. Ja, mimo że pracowałem w wojsku, również służyłem w wojsku, również prowadziłem własną firmę i płaciłem podatki. Teraz biorę emeryturę i podatków płacę więcej niż mam emerytury. Czyli tak naprawdę no, już ten zarzut, argument, że jestem pasożytem, no to już odpada. Także to. A w związku z tymi podatkami trzeba powiedzieć właśnie, jak politycy nas dymają i a my nadal głosujemy na to samo ścierwo, nie? Zacznijmy sobie może od najniższej krajowej, jaka jest w naszej kochanej Polsce. Czyli jeżeli idziesz na umowę o pracę, dostajesz pracę najniższą krajową, ponieważ jesteś świeżym, nowym pracownikiem, młodym pracownikiem, to dostaniesz około w tej chwili 3200 zł na rękę. Jeżeli gdzieś się pomylę i moje rozumowanie jest nie takie jak trzeba, piszcie oczywiście w komentarzach. Ale ty dostajesz, koleżko, na rękę 3200. A tak naprawdę koszty twojej pracy dla pracownika, dla pracodawcy, to jest około 5100 zł. Czyli już jesteś dymany przez państwo, bo jesteś tak głupim niewolnikiem, ty nie możesz tego zrozumieć.
I nie możesz dostać na rękę 5-100, żeby samemu sobie opłacić ZUSy, strusy i podatki, tylko żebyś ty tego nie wiedział, że ty zarabiasz 5-100, to dają ci 3-200 na rękę, a ten niedobry pracodawca właśnie daje ci 3-200. Czyli tutaj już mamy prawie 40% zabiera ci państwo z twojej pensji. Na różne, mówię, składki zdrowotne, ZUSy, strusy, podatki dochodowe. Od twojego dochodu oczywiście jest płacony podatek. Uświadamiamy. Jeżeli kogoś uświadomię, będę bardzo szczęśliwy. Czyli już na dzień dobry prawie 40% zabiera ci państwo. A ty, niektórzy o tym nie wiedzą. I co, myślisz, że to koniec? To nie koniec, ponieważ jak zachorujesz, to i tak cię przyjmą za 2 lata. I jeżeli w międzyczasie nie wykitujesz do specjalisty, oczywiście jakiegoś cię przyjmą dopiero za 2 lata. Chyba, że sobie odłożyłeś pieniądze albo masz bogatych rodziców, no to ci zasponsorują jakieś tam leczenie. No i tak to niestety wygląda, że mimo tego, że płacisz 40% swojej pensji na to, żeby państwo ci coś zapewniło, to w wielu przypadkach musisz leczyć się sam. Czyli z tych 3200 już masz kolejny wydatek, bo państwo nie zadziałało tak jak trzeba. Tu też jesteś wydymany. Już czujesz? Fajnie. Teraz już bez mydła jest, nie? Bez wazelinki. Jest już bardzo przyjemnie. Co jeszcze? I ty myślisz, że to, co ci zostało, to już jest twoje? No nie. Jest coś takiego jak podatek VAT. Wszystko, co kupisz, jest w jakimś stopniu opodatkowane. Nawet 23%. Czyli jeżeli od tego 3200 będziesz kupował produkty z VAT-em 23%, to znaczy, że państwo zabrało ci 723 zł z tego, nie? Czyli tak na dobrą sprawę, tak na szybko licząc, zarobiłeś 2,5 tysiąca. Miałeś 500, koszty pracodawcy jest 500, a tak naprawdę masz 2,5 tysiąca, ponieważ odeszły ci PIT-y, ZUS-y, zdrowotne, VAT-y, które oczywiście nie widzisz w sklepach, ile tam jest VAT-u, ile ci odciągają z tego, że kupiłeś bułki i chleb, nie? Bo ty jesteś za głupi, nie możesz tego wiedzieć. Bo jeszcze byś się zorientował, że to wszystko jest wielki jeden wał. Czyli faktycznie twoich pieniędzy zostaje ci 2,5 tysiąca. A co to oznacza? Że ponad 50% zabrał ci Tusk. A wcześniej Kaczyński. A wcześniej ktoś tam inny. Także każdy rząd ci zabiera, każdy rząd cię dyma. Nie tylko rząd Tuska. Nie tylko rząd Tuska jest taki zły. I teraz na koniec trzeba sobie uświadomić, że jak cię 2 razy wydymali, pierwszy raz przy wypłacie, że ci zabrali 40% na dzień dobry, później z każdego produktu nawet 23% ci zabrali, z tego co kupiłeś, nie? No to ile? To myślisz, że to jest koniec, nie? Nie, na koniec jeszcze czeka cię bardzo przyjemne doznanie i uczucie, bo załóżmy, mamy tak. Raz, podatek od dochodu zapłaciłeś. 2, podatek od zakupu zapłaciłeś. I co jeszcze? Kolejny, trzeci podatek. Podatek od posiadania. Czyli na przykład jakimś cudem uda ci się kupić mieszkanie, to musisz zapłacić podatek od nieruchomości. Pięknie, nie? I to jest właśnie nowoczesne niewolnictwo. Według mnie, bo 3200 dostaniesz na łapę i sam się musisz utrzymać, sam się musisz wyżywić i sam musisz się ubrać i sam jeszcze się wyleczyć. Bo tak jak już wspomnieliśmy, za leki jeszcze trzeba płacić, bo a niech cię lekarz przyjmie, ale za leki już musisz zapłacić. 3200, przypominam. I ile osób jest w stanie utrzymać się, wynająć mieszkanie, wyżywić się, ubrać się, wyleczyć się za 3200 miesięcznie? Czy to nie jest niewolnictwo? Ale lecimy dalej. Jest coś takiego jak umowa zlecenie. Czy to nie jest forma niewolnictwa? Albo umowa na czarno, czy cały czas funkcjonuje. Tak mi się wydaje. Słuchajcie, ja jestem również pracodawcą, również zatrudniam ludzi i w życiu bym nie zatrudnił nikogo na umowę o pracę. Dlatego, że koszty moje by były 500. Dalej, moje koszty bym musiał płacić człowiekowi, nawet jakby zachorował. Nawet jakby poszedł na urlop, nawet jakby poszedł na cokolwiek innego, nie? Także w moim przypadku, w przypadku takich małych przedsiębiorców,
no zatrudnianie na umowę o pracę to jest strzał w kolano. No to równie dobrze można zwinąć manele i nie prowadzić działalności. Także w moim przypadku, w przypadku mniejszych pracodawców, lepiej na umowę zlecenie zapłacić za każdą godzinę, a nie płacić za każdy urlop, a nie płacić za to, jak ktoś zajdzie w ciążę albo że zachoruje. No to, to koszt, na to mnie nie stać. I to nie jest moja wina, to nie jest wina pracodawcy, że go nie stać. To jest wina państwa, że państwo zrobiło to, że pracodawcy na to nie stać, żeby zatrudnić. Czyli dwa wyjścia. Albo cię nie będę zatrudniał, albo zatrudnię cię na umowę zlecenie. To jest proste, to jest forma niewolnictwa, bo dostaniesz jakieś 28 zł brutto za godzinę. Co na rękę? Ile tam będzie? 22 zł? Na łapę? Czyli combination, od razu przychodzi pracodawca, przychodzi pracownik. Słuchaj, albo zatrudniamy cię na umowę zlecenie i dostaniesz 28 zł brutto na rękę, 22 zł, nie wiem dokładnie, nie, strzelam teraz, ale na pewno dużo mniej. Albo zapłacę ci te 28 do łapy i nie robimy umowy. Na umowę zlecenie i tak nie masz stażu pracy, czyli do emerytury ci się nie liczy. Fajnie, nie? Fajnie. I teraz właśnie o to chodzi. I teraz tak, tak jak powiedziałem, że nie stać mnie na to, żeby zatrudniać na umowę o pracę, tak jak wielu pracodawców na to nie stać, a winny jest oczywiście każdy kolejny, następny i poprzedni rząd, który na to pozwala. Dalej, zatrudnianie właśnie młodych kobiet w wojsku i tam w prywatnej firmie. Czy ty byś zatrudnił młodą kobietę w swojej firmie na umowę o pracę? Na umowę zlecenie oczywiście, jak najbardziej, wszystkich. Pracujesz, masz kasę. Nie pracujesz, nie masz kasy. Umowa uczciwa, uczciwa. A jeżeli chodzi o młode kobiety, które mogą zajść w ciążę, no to tym bardziej na umowę o pracę, no bez sensu, nie? Przyjdzie ci się, zatrudni na umowę o pracę i rzuci ci kwit następny dzień, bo powie, że jest w ciąży i ciąża jest taka, a nie inna. Lekarz stwierdził, że może to praca jej zagrozić i 9 miesięcy na zwolnieniu, a później ileś tam na urlopie. Pięknie. I dlatego jest, nie zatrudniłbym na umowę o pracy, na umowę o pracę, zwłaszcza młodej kobiety. W ogóle nikogo bym nie zatrudnił, bo mnie nie stać, ale jak już miałbym musiał, no to na pewno nie młodą kobietę. A w wojsku jest oczywiście piękne, bo, pięknie, bo nasze państwo na to stać, żeby zatrudnić każdego. Już bez względu na to, czy ta kobieta się nadaje, czy się nie nadaje, tak samo mężczyźni oczywiście. Są tacy, którzy się nadają do tego wojska i są tacy, którzy się nie nadają, ale jednak zatrudniamy wszystkich jak leci, bo potrzeba zrobić wielką 300, 400, 500 tysięczną armię. A jeżeli chodzi o te kobiety, to jest w ogóle już kabaret. Oczywiście nasze państwo na to stać, bo to gdzieś tam w kosztach tej wielkiej armii koszty utrzymania tego pracownika znikają, ale najbardziej to wkurza kogo? Państwa to nie wkurzy, bo no wiesz, kobieta będzie sobie siedziała, niech rodzi dzieci. Bardzo dobrze od tego jest. Demografia wzrasta, jest okej. Okay, wszystko jest ładnie, pięknie. Tylko najbardziej to, że młoda kobieta jest zatrudniana w wojsku, najbardziej wkurza dowódcę. Bo zamiast mieć komplet żołnierzy, ma jednego żołnierza mniej. W tym wypadku oczywiście kobietę. Przez jak długo? Półtora roku. 9 miesięcy ciąży, później urlopy macierzyńskie takie, a nie inne, wychowawcze i tak dalej, i tak dalej. A później wraca i co? I przez 8 lat będzie karmiła piersią. Ha! I na poligon nie pojedzie, na służby nie weźmie, bo ona karmi piersią. Mało tego, wyjdzie godzinę wcześniej z pracy, z jednostki, po to, żeby właśnie karmić piersią. I nikt jej nie udowodni, że ona nie karmi piersią. No bo jak? To jest piękne, prawda? Ja nie mówię, że to jest złe. Ja mówię, że ja wskazuję na jakiś błąd systemowy, nie? Bo ja między innymi dlatego młodej kobiety bym nie zatrudnił. Tak jak powiedziałem, nikogo bym nie zatrudnił na umowę zlecenie, na umowę o pracę, przepraszam, bo to jest bez sensu. Na umowę o zlecenie tylko. Albo umowa o dzieło, albo umowa B2B, czyli zakładasz własną firmę, wystawiasz mi fakturę za usługę, ja ci płacę i elegancko. I tak właśnie można działać w przypadku takich mniejszych przedsiębiorców. No i ja tak działam. Jak najbardziej i to się sprawdza. W momencie, kiedybym zatrudnił kogoś na umowę o pracę, jestem pewien, żebym dużo stracił na tym. Także to jest bezsensowne. Także gdyby to zależało ode mnie, to w życiu do wojska młodej kobiety bym nie zatrudnił. Ale tak jak powiedziałem, nasze państwo stać jest dużym państwem, gdzieś tam w kosztach to się wrzuci. My za to zapłacimy.
Oczywiście, no ale to mówię, to jest już kwestia takiego niewolnictwa. Ale teraz, jeżeli chodzi o to nowoczesne niewolnictwo, zabawimy się w taką zabawę, nie? Załóżmy, że żyjemy w czasach, gdzie można sobie kupić niewolnika. Człowieka, niewolnika, młodego, 25-letniego, silnego, bo potrzebujemy kogoś do pracy fizycznej. Po co zatrudniać go na pełen etat i płacić 5100 zł, jak możemy to zrobić taniej, nie? Nawet ten niewolnik by się na to zgodził, bo jak on ma się utrzymać za 3200, no to będzie ciężko. To lepiej, żeby mnie utrzymywał mój pan i władca. Mówię, to jest zabawa, to jest taka zabawa myślowa. Zastanowimy się na to, czy, nad tym, czy to nie byłoby obopólnej korzyści. I ile mógłby kosztować taki niewolnik, na przykład do pracy fizycznej, silny, 25-letni, który żadnej pracy się nie boi, którego byśmy chcieli eksploatować na przykład przez kolejne 25 lat do 50 roku życia, bo to jest praca fizyczna, tak? Można nawet dłużej, jeżeli tam byśmy go przyuczyli do innych zawodów, no trzeba było pomyśleć, co dalej z takim niewolnikiem zrobić, nie? Ile by kosztował taki niewolnik? No ja tak bym strzelał, jak gdyby to miał być, wiecie, młody, silny i z koncepcją na 25 lat pracy, no to można liczyć tak 150, 200, 100, od 100 do podejrzewam 300 tysięcy, nawet załóżmy, zależy jaki, nie? Ale załóżmy, że 200 tysięcy. I od razu nadmieniam, że to nie chodzi o takiego niewolnika, którego, wiecie, nie interesuje mnie, czy on przeżyje, czy nie przeżyje, tylko skoro zapłaciłem za niego te 200 tysięcy, to muszę o niego dbać, tak? Czyli on nie może pracować 24 godziny na dobę, tylko chcę wyeksploatować go przez kolejne 25 lat. Od razu, jeszcze raz powtarzam, to jest taka zabawa myślowa, nie? Żeby pokazać, że obecny system jest tragiczny i idiotyczny. Także jeszcze raz, kupujemy sobie niewolnika na 25 lat, eksploatacja na 25 lat za 200 tysięcy, czyli ja sobie tu już wyliczyłem, że koszt miesięczny to jest 650 zł. Tylko, żeby skoro wydaliśmy tyle kasy na niego, no to musimy zapewnić mu zakwaterowanie, wyżywienie, ubranie, leki i w razie choroby też go leczyć. Nie możemy go na przykład wrzucić do stodoły, bo zimą zmarznie i nie daj Boże, będzie chory i będziemy musieli go leczyć. On ma pracować, a nie leczyć się, nie? Ile by kosztowało, załóżmy, jeszcze jakieś rozrywki, żeby nie popadł w depresję oczywiście, nie? Ile by kosztowało miesięcznie utrzymanie takiego dużego, silnego niewolnika, który dużo je, bo potrzebuje dużo kalorii, bo pracuje fizycznie, nie? Jeszcze jakieś rozrywki, mówię, zakwaterowanie, wyżywienie, zakwaterowanie też w nie najgorszych warunkach. Też musi się gdzieś umyć, także płacimy za niego prąd, wodę, wszystkie media. Nie? Wydaje mi się, że to niewolnictwo takie mogło być też na rozsądnym poziomie i mogłoby w niektórych przypadkach wyglądać lepiej niż teraz to wygląda, gdy pracownik dostaje 3200 i musi jakoś sobie poradzić. Dziwne, nie? I generalnie koszty by były mniejsze, ale ten niewolnik by miał lepiej niż teraz. Teraz mamy pracę niewolniczą za te 20 parę złotych za godzinę. I sobie zadajmy teraz pytanie. Czy chciałbyś, załóżmy, płacić za tego, utrzymywać, martwić się o tego niewolnika, pracownika, sam mu zapewnić zakwaterowanie, wyżywienie i płacić za niego kilka tysięcy, no nie wiem, podejrzewam, że koszt około 4-5 tysięcy by wyszedł. Jeżeli chcemy, żeby to był zdrowy koń, tak? Absolutnie nie porównuję tutaj ludzi do zwierząt. To temat trudny, ale mówię, to jest taka zabawa myślowa, nie? Co jest dla nas lepsze? Ja osobiście, jakbym miał utrzymywać niewolnika, to wolałbym zatrudnić na umowę zlecenie. Niestety mamy takie realia. W takich warunkach żyjemy. Że nie ma tego, teoretycznie nie ma tego niewolnictwa, ale w praktyce niestety wydaje mi się, że to jest nowoczesne niewolnictwo. Bo ludzie dostają małe pieniądze, muszą się utrzymać za to, a jest jak jest.
A ty jako pracodawca nie musisz się martwić. On przyjdzie do ciebie, popracuje, zapłacisz mu. Jak nie on, to następny. Chociaż mamy kryzys pracy w tej chwili, nie? Także też zdobyć dobrego pracownika też nie jest łatwo. Pytanie jeszcze raz na koniec. Czy wolisz utrzymywać niewolnika, czy zatrudnić pracownika za najniższą krajową? Do prostych prac, nie? O to chodzi. Także tak nas troszkę te nasze państwo zrobiło w jajo. I na koniec jeszcze pytanie. Czy zatrudnianie na czarno jest złe? Bo cały czas ta praca na czarno kwitnie, nie? I bardzo dobrze. Ja uważam, oczywiście nie popieram, bo nie mogę oficjalnie, ale nie uważam, żeby praca na czarno była zła. Zwłaszcza, że cały czas funkcjonuje, nie? Przychodzi do was, w budownictwie zwłaszcza, nie? Można to zauważyć, że przychodzi do was specjalista od takich czy innych robót, umawiacie się na kasę i on albo wystawia fakturę, albo nie wystawia. Bo oczywiście w budownictwie pracuje się na ryczałcie, tak? Ryczałt od zaewidencjonowanych zarobków, a jak nie zaewidencjonuje, to nie zapłaci tego ryczałtu, czyli nie zapłaci podatku dochodowego. Czyli dla ciebie praca jest, masz troszkę taniej zrobione dzięki temu. On też jest zadowolony, bo troszkę więcej niby wziął, a ty masz troszkę taniej i gdzieś to się wypośrodkuje. Także jakoś to cały czas funkcjonuje. Czy to jest złe? Według mnie nie jest złe, ponieważ pomijasz jedno dymanie w odbyt. Czyli pierwsze dymanie w odbyt pomijasz w tym momencie. Czyli bo nie płacisz podatku od dochodu. Jeżeli komuś wykonujesz coś na czarno, nie? Ale pozostałe dwa dymanka są jak najbardziej w porządku. Czyli mimo, że zrobiłeś usługę i nie zapłacisz podatku dochodowego, no to i tak jesteś wydymany przy podatku VAT, czyli jak coś zakupujesz i później od podatku od posiadania ziemi, nieruchomości. Ostatnio mówili o podatku od posiadania samochodu, tak? Na razie to jest jakoś wstrzymane, ale wydaje mi się, że skoro nie ma podatku od posiadania samochodu, to przerzucą to na przykład na jakiś inny podatek paliwowy czy jakiś inny i paliwo będzie wtedy droższe. No cokolwiek, także spokojnie oni se poradzą. Skoro nie ma podatku od posiadania samochodu, to wrzucą to w coś innego. Także w momencie, kiedy uświadamiasz sobie, że 50% twojej pensji jest ci zabierane przez państwo, to również uświadamiasz sobie wtedy, że praca na czarno nie jest zła. Nie jest czymś złym, co trzeba potępiać. Oczywiście ja tego nie popieram, bo nie mogę oficjalnie i jeżeli ktoś was złapie, oczywiście to są na to sankcje karne i tak dalej. Nie można, za to się płaci. Nie wiem, czy to jest przestępstwo, ale na pewno jakieś wykroczenie. Płaci się wtedy za to coś tam, nałożą na was karę, będziecie karani. Także nie polecam, ale wiem, że to funkcjonuje i dlatego tego nie uważam, żeby to było coś złe. W momencie, kiedy każdy sobie uświadomi, że 50% twojej pensji jest ci zabierana, w momencie, kiedy sobie uświadomisz, że 3 razy jesteś dymany w odbyt przez państwo, no to jak raz się nie dasz wydymać, bo wykonasz coś na czarno, no to nie jest źle. To i tak państwo jest do przodu, nie? Bo pozostałe 2 dymanka jak najbardziej będą, nie? Tak troszkę śmiechowo, żeby uświadomić niektórych, którzy są nieświadomi, to przedstawiłem. Napiszcie, co wy o tym myślicie. Dajcie łapę w górę, komentarz taktyczny i subskrybujcie oczywiście. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem są różne opcje wsparcia. A wszystkim wspierającym oczywiście serdecznie dziękuję. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.